właśnie, dzisiejszy film poświęcony będzie rozczesywaniu, takiemu codziennemu rozczesywaniu psa rasy Shih Tzu. Dokładniej rzecz biorąc, ten film mogą też wykorzystać wszystkie osoby, które mają psy długowłose. Do takich ras należą na pewno Maltańczyki, Bolończyki, Yorki, Bolończyki. Także tutaj tych ras długowłosych jest troszeczkę i wszyscy, którzy utrzymują pieska w takim troszkę dłuższym włosie, czyli powiedzmy, jeśli on ma już 5-10 cm i więcej, to tak naprawdę każdego dnia muszą przynajmniej dwa razy dziennie rozczesać swojego pieska, a tak raz na dwa dni trzeba wykonać naprawdę takie bardzo dokładne rozczesywanie z brzuszkiem, z łapkami itd., itd., aby po prostu nie powstawały kołtuny. Figo jest teraz akurat nierozczesany, to jest, wróciliśmy z porannej krótkiej przechadzki, także tutaj widać, że ten włos nie wygląda zbyt atrakcyjnie. I zaraz pokażę Wam, w jaki sposób rozczesać go prawidłowo. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim potrzebujemy jakiegoś rozczesywacza, ponieważ psa nie powinno się rozczesywać na sucho. Może to być produkt Botaniki, mi się akurat on skończył, także pokażę Wam, w jaki sposób można zastąpić środek kupny. Potrzebujemy po prostu odżywki, w miarę jakiejś lepszej firmy, żeby to nie był jakiś bardzo tani produkt. Chodzi o to, aby tutaj po prostu ten włos odżywiać. A dobre odżywki mają dobre składy i tym samym łatwiej będzie Wam rozczesać wszelkiego rodzaju kołtuny. Ja mam tutaj akurat odżywkę Esprit dla psów długowłosych, także pokażę Wam, jak ją wykonać takiego samodzielnie, jak samodzielnie wykonać rozczesywacza. Tutaj mam resztę, także nie będę tego wylewać. Potrzebujemy takiej buteleczki z tym, tą możliwością rozpylania. Odmierzamy odżywki około łyżeczki, małej łyżeczki. No tutaj puszczamy do środka i zalewamy wodą. Może to być woda mineralna, może to być woda z kranu. Jeśli mieszkacie w okolicy, gdzie woda nie jest zbyt mocno chlorowana, nie jest zbyt twarda, to tak naprawdę możecie użyć wody z kranu. I ja właśnie tak zrobię. Napełniam mniej więcej do połowy buteleczki. Zakręcam i trzeba to po prostu wymieszać. Początkowo utworzy się taka piana, która za chwilkę opadnie. Chodzi o to, aby ten produkt dobrze się tutaj zmieszał z wodą. Jeśli macie takie buteleczki, to można kupić tak naprawdę w każdym markecie budowlanym czy jakimś zwykłym takie buteleczki do rozpylania wody na kwiaty. No, taka buteleczka kosztuje około 10 zł, ma różne formy i też tutaj jest ta możliwość rozpylania, także naprawdę też doskonale się sprawdzi. Do wykończenia fryzury ja mam tutaj spray stabilizujący akurat firmy Velus. On jest dość drogi i tak myślę, że pewnie nie każdy sobie będzie mógł na niego pozwolić, albo nie każdy będzie miał ochotę go kupić, ale jest bardzo wydajny. Tutaj jest duża buteleczka, 350 ml, także tutaj naprawdę na długo to wystarczy i rozpylamy to na sam koniec. Zapobiega to elektryzowaniu włosa i tak naprawdę sprawia, że włos staje się mięciutki, ładnie się układa na wietrze i tak dalej. Potrzebujemy grzebienia z szerokim rozstawem zębów, to na początek do wyczesywania, z gęstym rozstawem zębów do przeczesania, ze szpicem do zrobienia przydziałka oraz z wykonania kucyka oraz szczotki, ale to już niekoniecznie, szczotka taka z gęstymi tutaj igłami, z gęsto rozstawionymi igłami, tak naprawdę też super się sprawdzi do wygładzenia włosa, zwłaszcza jeśli pies już jest, ma dość długi włos. No i oczywiście potrzebujemy jakieś tam gumeczki do wykończenia fryzurki. Także za chwilkę Wam pokażę, jak ja to robię. Dobrze jest sobie pieska położyć na jakiejś wysokości, żeby Wam było wygodnie. To może być jakiś blat kuchenny, może być jakaś ława, biurko, może być nawet deska do prasowania. Ale jeśli nie macie takiej możliwości, albo Wasz pies boi się wysokości, nie jest przyzwyczajony, to tak naprawdę możecie go nawet rozczesać gdzieś na kanapie czy na łóżku. Ważne tylko, żeby rozcielić sobie jakiś ręczniczek czy kocyk, żeby się po prostu włos nie wbijał w tapicerkę. Rozpoczynamy od usunięcia poprzedniej gumki czy jakiejś frotki. Jeśli macie frotkę, to po prostu trzeba ją delikatnie zdjąć. Jeśli macie gumkę założoną, to po prostu rozcinamy ją. Pamiętajcie, że gumki są jednorazowe i nigdy nie staramy się ich ściągać, tylko po prostu je rozcinamy, aby tego włosa tutaj nie poniszczyć na główce. Rozpoczynamy oczywiście od przetarcia oczek. Jeśli tutaj powstanie jakaś wydzielinka, to ją trzeba usunąć. Osuszamy też oczy. No i tak naprawdę pies jest przygotowany do dalszych zabiegów. Ja miałam też płatki tutaj przygotowane do przecierania oczu, ale tutaj Figo ma czyste oczka, nic mu się tutaj nie przydarzyło przez noc, także jest w porządku. Rozpoczynamy od zwilżenia psa. Nie oszczędzajcie na tych produktach, bo jeśli będziecie go rozczesywać na sucho, albo jakieś partie będą jakby nienawilżone, to połamiecie włos i stanie się taki nieprzyjemny w dotyku, nie będzie się ładnie układał.
na początek przeczesujemy grzebieniem z szerokim rozstawem zębów, żeby te większe skołtunienia, jakiś tutaj splątany włos ładnie rozczesać. Pamiętamy także tutaj o okolicy brzuszka. Następnie bierzemy grzebień z gęstszym rozstawem zębów i tutaj się już bardziej staramy. No co, ty będziesz sobie teraz tego lizał, daj spokój. I tutaj staramy się dokładnie przeczesywać, co robisz, Lesz? Przeczesywać naszego pieska. Pamiętamy tutaj o okolicy pod ogonkiem i o samym ogonku. Niektórzy tutaj mi zgłaszali, gdzieś tam pisząc jakieś posty, że mieli problem z kołtunieniem ogona. Ja tak naprawdę nie mam takiego problemu, ale jeśli Wasz pies ma tutaj tendencję do kołtunienia w okolicy ogona, to pamiętajcie, aby po prostu tą okolicę bardziej spryskać, im ona będzie lepiej nawilżona, tym kołtuny będzie łatwiej rozprowadzić, później rozczesać, a i też one będą się rzadziej tworzyć. Zawsze tą okolicę, okolicę pod ogonkiem, w rejonie tyłeczka dobrze jest wyciąć tam włos, aby po prostu nic się tam nie przyklejało, nie unosił się nieprzyjemny zapach, kiedy pies wróci z dworu. Dobrze jest wyczesać dobrze nóżki. Tutaj często lubią się tworzyć jakieś skołtunienia, bo pies sobie biega po różnym terenie, po różnym podłożu, także tutaj trzeba troszkę więcej uwagi poświęcić. Wewnętrzną stronę nóżki też przeczesujemy. Jeśli napotykacie tutaj jakiś splątany włos, to po prostu przytrzymujemy ręką, aby psa nie szarpać. I ładnie rozprowadzamy. Zawsze używamy dwóch rąk do rozczesywania, żeby po prostu pieska nie szarpać. A tak przytrzymujemy tutaj włos i łatwiej jest go rozczesać, a i dla psa jest to przyjemniejsze. Co figuś, co teraz ci się bawić chce? Też spokojnie. Młode psy często niechętnie poddają się czesaniu. Jak widzicie, figuś się już trochę nudzi. Ale to od Was zależy tak naprawdę, czy odpuścicie i będziecie mieli ten problem zawsze, czy po prostu go przetrzymacie i za pół roku, kiedy będzie już starszy, będzie tutaj swobodnie się poddawał rozczesywaniu. Leż, pysku. Okolice pod szyjką, też tutaj lubią się tworzyć kołtuny, pod paszkami, wnętrze łap. Łapy zawsze rozczesujemy pod włos. Co, figunia? Co ty robisz? Proszę się nie śpieszyć. Jeśli czeszecie psa rano, przed wyjściem do szkoły czy do pracy, to tak naprawdę możecie sobie tutaj jakby trochę odpuścić i zrobić to szybciej, ale wtedy te wieczorne czesanie, czy po prostu ze szkoły, czy z pracy, lepiej poświęcić te parę minut więcej i dobrze psa rozczesać. Ja tak właśnie robię. Kiedy rano wychodzę do pracy i bardzo się śpieszę, nie zawsze jakoś mi się uda wcześniej wyrobić, no to wtedy tak szybko przeczesuję jakby powierzchownie pieska, a po powrocie z pracy wtedy poświęcam więcej czasu, żeby go ładnie rozczesać. Zawsze na noc też dobrze jest psa porządnie wyczesać, żeby sobie ten przez noc ten włos się dobrze regenerował, nie był splątany, nie kołtunił się, bo pies śpiąc będzie się przewracał, będzie te kołtuny jakby powiększał. Oczywiście dobrze przeczesujemy też wąsy. Usuwamy tutaj jakieś paproszki. Jeśli napotkacie, że tutaj coś jest w oczku, to od razu usuwamy. Mamy teraz dobry dostęp do psa. Jego tutaj nic nie boli. Jak widzicie, pies przyzwyczajony do czesania. Znosi to bardzo dobrze. My tą czynność powtarzamy codziennie, kilka razy dziennie, także jak widać, figo dość pokornie to znosi, choć nie zawsze taki jest spokojny, czasami trochę próbuje uciekać. Figuś, druga strona. Wstań. Druga strona. Jak widzicie, niezbyt mu się podobało wstawanie. Leży pies. No. I
znowu zaczynamy od początku. Najpierw szeroki rozstaw zębów, a piesek leży. Leży. Figo, co robisz? Uchwaliłam go i teraz zaczyna już, widzę, wymyślać. Figunia, a co ty tutaj takiego robisz? Połóż się. Leży pies. I dobry piesek. Pani pieska, tak? Leż sobie grzecznie. Daj łapkę, daj łapkę. Tutaj te wnętrza łap często się kołtunią, także naprawdę tutaj trzeba być bardziej uważnym, zwracać większą uwagę. I okolica pod paszką. Tutaj okolice narządów rodnych tak samo się często są zasikane, także dobrze jest je wyczesać. Nóżka. A co ty? Co ty teraz będziesz się bawił? No już. Leży pies. Leży pies. Figuś. I tak samo ogon z drugiej strony. Ogon powinien być puszysty. Ten włos powinien się tutaj lekko jakby wywijać nawet. Włos wyczesujemy we wszystkich kierunkach. No i główka. Zawsze uważajcie, żeby pieskowi nie prysnąć do oka. Okolice za uszami także lubią się kołtunić, także tutaj trzeba też dość się skupić. Co tam widzisz? Koniec wygładzamy włos szczotką. To już są takie delikatne ruchy. Jeśli pies ma dość długi włos, to on się będzie ładnie tutaj układał. Figo jeszcze nie jest tak zbyt zarośnięty. Ten włos jest jeszcze dość krótki u niego. Ma dopiero pół roku, także jeszcze ma czas. Ale jak widzicie, włos jest stanie się taki wygładzony. No i na koniec przystępujemy do zrobienia kucyka, bo tak naprawdę jesteśmy już prawie gotowi. Nie mam na razie smakołku. Biorę sobie gumeczkę. Połóż się, misiu. To jak zrobić kucyka, to już pokazywałam Wam niejednokrotnie. Także od 1/3 oka do 1/3 oka. Wydzielamy pasy włosów. Tutaj staramy się jakoś mniej więcej te linie proste zachować, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I niezbyt mocno nakładamy gumeczkę. Na koniec tworzymy przedziałek. Zwłaszcza jeśli Wasz pies już ma dość długi włos. Jeśli ma krótszy, to tak naprawdę ten przedziałek dobrze jest stworzyć, choć on zaraz się rozwali, ale żeby ten włos zaczął się układać ładnie. No i pies też się przyzwyczaja do tego, że go tutaj trochę
smyramy szpicem. Kiedy już mamy ten przedziałek zrobiony, można go oczywiście zacząć robić albo od ogona, albo od głowy. Ja zawsze robię go od głowy, tak jakoś się przyzwyczaiło i tak mi się jakoś jest bardziej poręcznie, ale to tutaj są różne szkoły. I tak naprawdę jak zrobicie, tak będzie dobrze. Staramy się, żeby był w miarę równy. No i ja na koniec spryskuję go tym sprayem stabilizującym, który sprawi, że włos nie będzie się elektryzował i będzie się ładnie układał. Jeszcze raz przeczesuję. On też wydobywa troszeczkę kolor, nadaje taką strukturę. Jeśli teraz Wasz pies szedłby spać, czyli to by był wieczór, to zamiast gumki dobrze jest założyć frotkę. Frotka tak nie będzie ciągnąć bardzo go może w nocy. Jest delikatniejsza, także taką frotkę zwykłą, o ja mam tutaj taką. Właściwie mam taki cały zestaw, także jak się za bardzo rozciągną, to zakładam następną. Można kupić w każdej drogerii, w miejscu z artykułami dla dzieci. I różne kolorki są dostępne. Ważne, żeby ta frotka nie miała żadnych metalowych elementów. Tak na przykład ta gumka ma tutaj metalowe takie zakończenie, także jej lepiej nie używać. Zwykła froteczka taka. Ona jest miła w dotyku, delikatna i super się sprawdzi. Można ją też stosować na przykład w weekend, kiedy nigdzie się nie wybieracie, a piesek sobie hasa, a wy gdzieś tam sprzątacie, czy jakieś inne rzeczy wykonujecie, to taka codzienna, domowa fryzurka można by nazwać. Co, kolego? Na koniec oczywiście można założyć jakąś kokardkę. To ja też teraz zrobię. Którą wybierasz? Zielona? Ok. Może być? No to dobra. No stój. Figuś, a co ty robisz? No co ty, co ty, co ty? Chyba nie chcę kokardki. Figo! Oj, misiu! A co to? Co to za zachowanie? Co to za psie zachowanie nieładne? Chyba nie chciał mieć kokardki dzisiaj. Co, Leniu? Jak widzicie, pies jest wyczesany. Na koniec oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli nagroda. Ma kołyczek, tak? Proszę bardzo. Jak widzicie, samo czesanie zajmuje około 5, może troszkę więcej minut. To zależy tak naprawdę, w jakim stanie jest Wasz pies. Pamiętajmy zawsze tutaj o tej mordce. Zwłaszcza jeśli te wąsy są dużo dłuższe. No i nasz piesek wygląda. No dawaj tu, chodź. Siadł. Jak widzicie, czynność została zakończona sukcesem. Figo trochę się powiercił. Ale to normalne u młodych psów. Ważne, żeby nie odpuszczać, bo to wy rządzicie waszym psem, a nie on wami. Także fryzurka jest wykończona, piesek jest miły w dotyku i taki stan powinien się utrzymać przez kilka godzin, jeśli za bardzo nie będzie się wygłupiał. Jeśli zacznie się bawić z innymi psami, to tak naprawdę cały wasz wysiłek za chwilę pójdzie na marne i trzeba będzie powtarzać od nowa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten sposób, jaki Wam pokazałam, wykorzystacie u Waszych psów i będziecie naprawdę je regularnie rozczesywać, ponieważ unikniecie wtedy naprawdę wielu skontuzji, problemów z sierścią czy z włosem. Nie będziecie musieli tak często odwiedzać psiego fryzjera czy groomera, bo jak się często zdarza, to ludzie po prostu nie czeszą psów, a później się okazuje, że pod wierzchnią warstwą ładnego włosa jest jeden wielki kołtun, takie sfilcowanie i tego się już nie da uratować i trzeba po prostu pieska obciąć niemalże na łyso, czyli tam na parę milimetrów.
Także naprawdę warto rozczesywać Wasze psy. To nie trwa aż tak strasznie długo, nie wymaga wielkiego wysiłku i tak naprawdę, aby dobrze go rozczesać, potrzebujemy dwóch rzeczy. Grzebień z gęstym rozstawem i zębów i z rzadkim i tak naprawdę to jest takie absolutne minimum i to wszystko kosztuje około 20 zł, także tutaj też nie ma wielkich wydatków i naprawdę tutaj można sobie na to pozwolić. Nie musicie od razu kupować jakichś szczotek z włosia dzika czy jakichś innych bardziej zaawansowanych produktów. Naprawdę można tutaj bardzo ekonomicznie postąpić i tą bazę sobie stworzyć. Tak samo nie musicie kupować specjalnych rozczesywaczy. Możecie sami, tak jak Wam pokazałam, stworzyć je, posiadając po prostu dość dobrą odżywkę do psiego włosa. No i taką buteleczkę do spryskiwania. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, do odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz do oglądania filmów i komentowania. Pozdrawiam serdecznie.